W związku z wydarzeniami zeszłego tygodnia, a mianowicie krachem, który miał miejsce na rynku kryptowalut, chciałbym Wam opowiedzieć, czy inwestycja w te aktywa była według mnie dobrym pomysłem i czy straciłem wszystkie swoje oszczędności. Nie mówcie nikomu, ale zainwestowałem kilkadziesiąt tysięcy złotych w rynek kryptowalut. Wszyscy ci, którzy interesują się tym rynkiem, zauważyli, że przez ostatni tydzień rynek obsunął się z bardzo niskich już i tak poziomów o 20%, a od swoich szczytów, które miały miejsce w listopadzie, aż o 60%. Jest to bardzo dużo i nie tak to wszystko miało wyglądać. Bitcoin, który nawet według najbardziej chłodnych ocen miał kosztować 100 tysięcy dolarów do końcówki zeszłego roku, nie przebił nawet 70. Od pół roku mamy jakiś dziwny boczniak, gdzie Bitcoin waha się od 40 do 50 tysięcy dolarów. No nie tym powinien charakteryzować się rynek kryptowalut, zwłaszcza w trakcie jego hossy, czyli tych takich gwałtownych wzrostów. Na samym wstępie chciałbym nadmienić, że ja nie jestem ekspertem w dziedzinie kryptowalut, zresztą chyba nikt nie jest, bo ten rynek ma niespełna dekadę. Jestem zwykłym szaraczkiem, zwykłym Kowalskim i dzisiejszy materiał będzie taki z punktu widzenia właśnie osoby takie jak ja, jakie błędy ja popełniłem, co bym zrobił inaczej, a z czego jestem zadowolony. Dlatego nic, co dzisiaj usłyszycie, nie jest żadną, jak to się mówi, poradą inwestycyjną. I ostatni tydzień przyniósł bardzo dużo negatywnych emocji, jeśli chodzi o rynek krypto. Wiecie lub nie, ale z powierzchni ziemi znikła jedna z mocniejszych kryptowalut, jakie dotychczas mieliśmy, czyli Terra Luna. Pociągnęła ona za sobą cały rynek Bitcoina i całą resztę, wszystko padało na ryj, krew się lała. Ale z drugiej strony w końcu były jakieś emocje, bo tak jak Wam powiedziałem, przez ostatnie miesiące nie działo się nic ciekawego w tym temacie. Koniec 2019, czyli ostatniego roku normalności, stwierdziłem, że rozpierdalam swój hajs na lewo i prawo na jakieś głupoty. I co najważniejsze, nie jestem nawet w stanie powiedzieć na jakie. Dlatego postanowiłem, że tak być nie będzie i czas zainteresować się oszczędzaniem i inwestowaniem. Z racji tego, że jestem słuchowcem, to słuchałem wszystkiego, co można było na ten temat w trakcie pracy, treningów, zakupów, do spania i tak dalej. Dowiadując się coraz to nowych rzeczy na temat tego, jak skonstruowany jest system finansowy, a co za tym idzie, cały nasz świat. Nie mogłem w to uwierzyć. Zdałem sobie sprawę, jak małymi mróweczkami jesteśmy i na jakim poziomie jest nowoczesne niewolnictwo. Jak ogromny wpływ na nasze życie ma tak zwana banksterka. W dodatku wszędzie przewijało się jedno słowo. Wielki kryzys. Wielki reset. No, w zasadzie to są cztery słowa. Kryzys, który miał nas czekać, miał przypominać wielką depresję z lat 30. ubiegłego wieku, która przytrafiła się w Stanach Zjednoczonych. No i ludzie mieli, krótko mówiąc, przejebane przez kolejną dekadę. Nie mieli co jeść, nie mieli gdzie pracować, ich poziom życia spadł na łeb, na szyję, przestępczość wzrosła. No innymi słowy, nieciekawe rzeczy działy się przez całą dekadę. Dlatego ja z przerażeniem myśląc, Jezu, co to będzie, trzy dekady dobrobytu najprawdopodobniej mnie się skończyły, trzeba coś z tym zrobić. Dlatego zacząłem wymieniać swoje oszczędności na złoto, srebro, koszyk walutowy, no, a także skusiłem się na kryptowaluty. Za 10 tysięcy złotych poczyniłem zakupów w Bitcoina i Ethera w proporcji 60% Bitcoin i 40% Ether. Stało się to w styczniu 2020 roku. Bitcoin kosztował wtedy mniej więcej 7-8 tysięcy dolarów, a Ether około 150 dolców. Niezłe ceny, nie? To, czy zarobisz w jakimś, na jakimś rynku, czy nie, zależy głównie od tego, kiedy wchodzisz. Ja wchodziłem na bardzo niskich poziomach, dlatego nawet po tych wszystkich spadkach, po tym całym krachu, na Bitcoinie jestem dalej 400% do przodu, a na Etherze nawet 1300, czyli niezły zwrot z inwestycji. W trakcie tego 2,5-rocznego okresu oczywiście cały czas dokupuję kryptowalut. Zarówno Bitcoina, jak i Ether, jak i inne altcoiny, a także wymieniam złotówkę na waluty mocniejszych państw, takie jak dolar, euro, frank. No i jeśli uda mi się odłożyć jakąś większą sumkę pieniędzy, to wtedy kupuję jakieś metale szlachetne. Czyli widzicie, cały czas oszczędzam, ale nie w złotówce, bo tak jak widzicie, to jest powiązane właśnie z inflacją, którą już wszyscy kumają. No złotówka nie jest najlepszym pomysłem, żeby trzymać w niej swoje oszczędności.
czyli cena Bitcoina, za którą ja go kupowałem, waha się od 6000 dolarów do 50000 dolarów. I teraz dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, Bitcoin jest podzielny. Nie musicie kupować jednego Bitcoina, możecie kupić jedną tysięczną Bitcoina i też będzie git, w tym jest jego moc ze złotem, na przykład tak już nie możecie zrobić. Dlaczego cały czas dokupuję pomimo spadków? Bo cały czas wierzę w to na bazie tych wszystkich informacji, które zdobyłem przez ostatni czas, że kryptowaluty są tutaj z nami, żeby zostać na dłużej. Jest to technologia, która już nigdzie sobie nie pójdzie, dlatego jeśli wcześniej zaczniecie się nią interesować, tym lepiej dla Was. Nie mówię, żebyście teraz kupowali. Chodzi o to, żeby zacząć się powoli wdrażać i jeśli to Was przekonam, no to wtedy dopiero warto poczynić jakieś pierwsze zakupy. I najważniejsza lekcja w inwestowaniu to jest, żeby inwestować pieniądze, które możemy stracić. Weźmy dla przykładu projekt Terra Luna. Terra Luna był to projekt, w który wierzono bardzo mocno. Ogromna ilość kapitału wlała się w ten blockchain, ten cały ekosystem. No bez szans, że to padnie, słuchajcie. W przeciągu kilku dni mniej więcej z poziomów 100-120 dolarów za jedną lunę zjechaliśmy do wartości, która jest bliska zeru, czyli 0,00000 ileś tam miejsc po przecinku. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet, jakie potężne majątki ludzie potracili. Ja na szczęście nie miałem żadnych pieniędzy włożonych w lunę. Dlaczego, powiem za chwilkę. I Bogu dzięki, bo po prostu teraz bym robił odcinek. Boże, ile straciłem pieniędzy na Terra Lunie. Montując ten materiał, stwierdziłem, że troszkę Was kłamię. W momencie, w którym Luna spadła ze 100 dolarów do 2 centów, stwierdziłem, że pobawię się i kupię za 20 dolców trochę tej Luny. Podzieliłem się tym na swoim Instagramie. Tutaj gdzieś powinien znaleźć się odnośnik. Link też będzie w opisie. Zachęcam do śledzenia, gdyż tam wrzucam dużo bardziej aktualne informacje na bieżąco. No i w relacji, w której to umieściłem, pośmiałem się, że za 20 dolców kupiłem tyle Luny, co tydzień wcześniej musiałbym na to przeznaczyć aż 350 tysięcy złotych. No, widzicie, tak właśnie wygląda rynek krypto. Jest bardzo nieprzewidywalny. No i było to podyktowane tym, że na ten projekt przeprowadzono zmasowany atak. Słuchajcie, ktoś sprawił, że cena tego projektu obsunęła się tak mocno, bo ta Luna była połączona ze stablecoinem UST. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co to jest stablecoin. Stablecoin jest to kryptowaluta, która 1:1 powinna naśladować cenę, w tym przypadku, amerykańskiego dolara. Jest to stabilna waluta, na niej nie zarabiamy, ona służy do tego, żeby na przykład zamienić swoje złotówki na te stablecoiny i trzymać to w postaci takich, można powiedzieć, dolarach w postaci cyfrowej? Może tak. I jeśli jest okazja, na przykład szybciutko możemy za stablecoiny kupić inne kryptowaluty i tak samo możemy kryptowaluty sprzedawać do stablecoinów. I chodzi tutaj o ten podatek, tak? Jeśli sprzedajemy jedną kryptowalutę za inną kryptowalutę, to nie płacimy podatków. Jeśli sprzedajemy na przykład bitcoina i wychodzimy do złotówki, no to już ten podatek musimy zapłacić. Czyli stablecoiny stabilizują caluśki rynek i pozwalają na łatwe transfery pomiędzy różnymi blockchainami. I teraz kluczowe jest, żeby te stablecoiny były stabilne. Jeśli jakiś odkleja się tak mocno od dolara, jak to zrobił UST, czyli stablecoin z blockchainu Luny, no to widzicie, co się dzieje z całym rynkiem. Po prostu nie dość, że Luna straciła do zera, się szczyściła w przeciągu kilku dni, ten stablecoin praktycznie też, no i to wszystko pociągnęło cały rynek, który po prostu zaczął spadać na pysk. Czy mnie to mocno dotknęło? I tak, i nie. Ja bardzo mocno słucham Phila Koniecznego, gdyż moim zdaniem jego predykcje są najbliższe temu, co się dzieje w przyszłości. Dlatego ja się staram robić tak, jak on mi każe. Ja mam taką złotą zasadę, rób tak, jak Phil ci każe, a zarobisz pieniądze i będziesz spokojny. Na początku tego roku, w związku z tym, że sytuacja jest nieciekawa na świecie, ja wymieniłem wszystkie swoje altcoiny, czyli wszystko to, co nie jest Bitcoinem, na Bitcoina, czyli na najbardziej bezpieczną kryptowalutę, jaka jest, tak? Jeśli Bitcoin spada, to wszystko spada dużo, dużo bardziej. Jeśli Bitcoin rośnie, no to te altcoiny rosną bardziej, ale teraz jest taki okres na całym świecie, że bardziej warto myśleć o ochronie swojego kapitału niż na jego pomnażaniu. Ja kilka miesięcy temu wyszedłem do Bitcoina, mam Bitcoina i Ether i tyle. Dlatego śpię spokojnie i wiem, że to była dobra decyzja.
I mam też swoje portfolio, które się składa ze stablecoinów, czyli z tych kryptowalutek, które naśladują dolara. I to portfolio jest po to właśnie, żeby kupować na przecenach. Dla mnie te wszystkie spadki, to właśnie sobie trzeba w głowie przestawić, że to nie są spadki. To są promocje, to jest czas na zakupy. Dlatego jak Bitcoin spadał z wysokości tam 41 tysięcy dolarów, ja miałem ustawione zlecenia na 36 tysięcy, na 32 tysiące, na 28 tysięcy. No i bot kupił mi na tych poziomach za moje stablecoiny właśnie spadającego Bitcoina. Czyli widzicie, uśredniłem cenę, nie wydałem wszystkiego na raz, bo to też jest kolejny błąd i coś, z czego się nauczyłem właśnie przez te 2,5 roku, że zawsze trzeba podzielić swoją sumę, którą chcemy przeznaczyć i na przykład co jakiś czas, co drugi dzień, co tydzień dokupować, czyli uśredniać cenę. Dzięki czemu w dłuższej perspektywie wyjdziemy z dużo lepszą ceną niż jakbyśmy kupili na raz, bo nigdy, ale to przenigdy nie traficie w dołek. To jest fart totalny i nawet nie próbujcie tego robić. Uśrednić cenę, poustawiać różne poziomy i spokojnie spać i nie stresować się, że kupiliście dzisiaj, on jutro, Jezus, spadł o kolejne 10 tysięcy. Gdybym tak zrobił, no to byłbym po prostu głupi. Problem pojawił się tylko w momencie, gdzie na 28 tysiącach dolarów zabrakło mi już stablecoinów. Nie mam, mam chyba z 200 dolców w tych stablach. No i jakby Bitcoin spadał dalej, no to ja już bym nie miał za co odkupywać. Dlatego wyciągnąłem swoje euro ze skarpety, poszedłem do banku, wpłaciłem je i przelałem je na giełdę, żeby mieć jeszcze jakąś kasę, żeby odkupować Bitcoina taniej. Na szczęście Bitcoin zatrzymał się, leciutko odbił i teraz jest w okolicach 30 tysięcy dolarów. Zobaczymy, co będzie dalej. Kolejny wniosek jest taki, że trzeba wiedzieć, po co inwestujemy. Ja nie inwestuję, żeby szybko zarobić jakieś pieniądze. Ja nie jestem traderem, ja jestem inwestorem. Ja chcę kupić coś, co ma duży potencjał na wzrost, poczekać kilka lat i później wymienić to na jakieś dobro materialne. W moim przypadku może kupię jakąś działkę, może kupię jakiś dom. I to jest właśnie mój plan. Ja w tą hossę nie chcę się cashować, nie chcę wychodzić do gotówki. Ja chcę poczekać na następną hossę, poczekać aż Bitcoin odrośnie tak konkretnie, cały czas akumulować tą kryptowalutę. No i wtedy kupić coś większego, może jakiś dom na Majorce, kto wie. Kolejne moje spostrzeżenie, że wszyscy internetowi guru, których słuchałem, nie mieli racji. Wydarzyło się zupełnie coś innego, dlatego nie to, że nie warto ich słuchać, warto ich słuchać, bo dużo informacji możecie od takich ludzi zdobyć, ale pamiętajcie, że inwestowanie jest nieprzewidywalne. Przyszłość jest nieprzewidywalna. W 2019 roku nikomu nie przyszłoby do głowy, że cały świat się zamknie, a mimo to się wydarzyło. To jest tak zwany czarny łabędź. Tak? Dlatego warto być przygotowanym na różne okoliczności. Dlatego warto się zdywersyfikować, czy nie ładować wszystkiego w jedną kryptowalutę, tak jak niektórzy na przykład zrobili to z Luną i teraz nie mają kasy w ogóle na nic. Warto mieć też metale, warto może zainteresować się rynkiem akcji, warto mieć te waluty gdzieś tam, warto mieć gotówkę, warto mieć też kasę na koncie. Czyli im bardziej się zdywersyfikujecie, tym jesteście przygotowani na większą ilość scenariuszy. Jeśli jedno Wam nie wypali, no to nie stracicie, nie szczęścicie całkowicie się do zera. No i tego, co się teraz dzieje, nie przewidział praktycznie nikt. Może oprócz Rafała Zaorskiego, który zarobił na tych spadkach, shortując Bitcoina i Lunę jakieś 44 milionów złotych w kilka tygodni, także nic, tylko pogratulować temu panu. Niemniej jednak warto zdobywać jak najwięcej informacji i tak jak powiedziałem, być przygotowanym po prostu na różne scenariusze. I ostatnie spostrzeżenie, inwestowanie jest dla mnie świetnym wehikułem samorozwojowym. Już pomijając fakt, że można zarobić pieniądze na coś, to jest to dla mnie jakby takim papierkiem lakmusowym, na jakim poziomie jakby rozwoju swojej świadomości i osoby jestem. Jeśli załóżmy łapię się na takie podstawowe, instynktowne emocje jak strach, czy właśnie chciwość, no to znaczy, że muszę gdzieś popracować nad sobą. Dlaczego się boję? Bo stracę wszystkie swoje pieniądze. No ale to życie jest jak gra. Kiedyś umrę i tak stracę te wszystkie pieniądze. Jakby poczucie bezpieczeństwa nie powinno być uzależnione od ilości zer na naszym koncie. Pieniądze są czymś, co zdecydowanie ułatwiają nam życie, ale nie powinny być jakby głównym gwarantem naszego szczęścia i sukcesu, bo jeśli tak jest, no to będziemy mieć to życie bardzo smutne. Kiedyś straciłem wszystko, szczęściłem się do zera, zbankrutowałem, można powiedzieć. No i co? I nie wydarzyło się w sumie nic. I tamto doświadczenie byłoby dla mnie bardzo cenne, gdyż pozwoliło mi jakby
uniezależnić się od takiej myśli, że pieniądze to jest najważniejsza rzecz w życiu, nie? Dlatego jeśli dane aktywo, w które zainwestowałem, spada i ja się zaczynam stresować, no to zaczynam się zastanawiać, dlaczego ja się stresuję. Co jest tego powodem? Aha, może mam takie przekonanie na temat pieniędzy, a może coś innego. Widzicie, rozpatrując to w ten sposób, świetnie jesteśmy w stanie nawigować się przez swój rozwój osobisty i inwestowanie naprawdę nauczyło mnie może pożytecznych rzeczy. Tak jak mówię, nie tylko w kwestii finansów, ale też właśnie i spojrzenia mojego na tą kwestię finansów. Słuchajcie, to są moje takie spostrzeżenia, może na szybko zrobię podsumowanie, jak się ta hossa skończy, o ile ona już się nie skończyła, bo nikt tego nie wie, ale mam nadzieję, że przydadzą Wam się i posłużą jako może taki pstryczek do Waszych rozkmin na temat inwestycji, swojego podejścia do pieniędzy. Jeśli jeszcze nie zainwestowaliście w kryptowaluty, może warto się na ten moment zainteresować tym rynkiem, bo wszystko staniało i teraz jest całkiem dobry moment wejścia. To nie znaczy, że jeszcze nie może spaść. Ostatnimi czasy udało mi się przekonać do kryptowalut 3 bliskie mi osoby, dlatego one się zapewne cieszą, że tak wszystko odreagowało cenowo i można kupić teraz Bitcoina taniej. Na pewno nie kupowałbym z mojej perspektywy, ale to nie jest oczywiście porada, nic innego niż Bitcoin i Ether. Cała reszta jest bardzo, bardzo ryzykowna. W altcoiny powinno się wchodzić, kiedy wszystko rośnie, jest hura, optymizm na rynku, a teraz tego nie ma. Jest duży strach, dlatego warto zagrywać na ten moment bezpiecznie. Warto zastanowić się, co zrobić, jeśli macie jakieś oszczędności w polskiej złotówce. Trzymanie tego w polskiej złotówce nie jest najlepszym pomysłem z racji tego, że złotówka ma jedną z wyższych inflacji w Europie. No i cóż, to są takie moje myśli zebrane na szybko. Nie jest to cinematic movie, jak przywykliście oglądać na tym kanale, ale napiszcie proszę w komentarzach, czy taka forma też Wam pasuje, gdyż mogę nagrywać tego typu rzeczy troszeczkę więcej, troszeczkę częściej, bo nie wymagają ode mnie aż tak tyle pracy. Chociaż zrobiłem teraz specjalnie całe przemoblowanie pokoju, żeby ustawić ten kadr, no ale pomijając już to. Jeśli nie widzieliście tego materiału, w którym to opowiadam, dlaczego już nigdy w życiu nie będę obchodził majówki, to serdecznie zapraszam Was do badania tematu. Z mojej strony to na dzisiaj tyle i życzę Wam, czego dzisiaj można życzyć, dobrobytu. O, trzymajcie się i na razie.